meczy. Piłkę ustawił Damian Derenda z numerem 5. Czekamy na gwizdek sędziów. Derenda. I mamy 1-0 pod poprzeczkę. Mocne uderzenie. Tak więc jak na razie krakowianie jako pierwsi wykonywali rzut karny i pewnie w serii prowadzą 1-0, ale pierwszą serię kończy Bartosz Musiał. Zawodnik z numerem 2, naprzeciwko niego Jacek Smyrak. Czekamy też na gwizdek sędziego. Musiał i mamy wyrównanie. Wyczuł jego intencje. Smyrak bliski był obrony tego uderzenia, ale jednak siła strzału Bartosza Musiała była na tyle dobra, że nie zdołał tej piłki obronić bramkarz krakowskiej ekipy. Znów między słupkami Hubert Jaroń, a piłka ustawiona na 6 metrze przez Jakuba Guja. Jakub Guj czy Jaroń? Guj i bramka. Sporo szczęścia miał teraz z kolei strzelec drużyny krakowskiej. Niewiele brakowało, a Jaroń obroniłby strzał Guja. Teraz kapitan drużyny z Nowin Igor Podsiadły, już piłka ustawiona. Podsiadły spokojnie wyczekał bramkarza, trafił piłką w przeciwny róg, który bramkarz się rzucił i mamy remis w rzutach karnych 2-2. Rozpoczynamy trzecią serię. Tym razem na 6 metrze piłkę ustawia Bartłomiej Niedzielski. Niedzielski nie ma bramki, pomylił się. Tak więc Nowiny przed ogromną szansą. Teraz zobaczymy, kto weźmie na siebie ciężar tego ostatniego uderzenia. Już widzimy, że w kierunku piłki podąża grający z numerem 11 Mateusz Waryłkiewicz. A więc jeżeli trafi zawodnik Nowin, drużyna Piotra Lichoty zostanie brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. Tak też się dzieje. GKS Futsal Nowiny, ogromna niespodzianka, ogromna radość zawodników, kierownika. Wydaje się, że zasłużone medale już w pojedynek, nawet półfinałowy z rekordem pokazał, że Nowiny są zespołem bardzo solidnym, bardzo mocnym. Rekord naprawdę miał ogromne problemy, aby wygrać to spotkanie półfinałowe. Teraz co prawda w serii rzutów karnych, ale trzecie miejsce w Polsce, GKS Futsal Nowiny. Ja teraz Państwa zapraszam na kilka minut przerwy. Spotykamy się na wielkim finale.